Państwu, Kroniki Chwileckie, Anna Korpik. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy, drodzy Państwo, w Bydgoszczy. Gości nas pan Andrzej Nowaczyński. Ostatnio osoba, którą się zachwycamy, która nas dopinguje do tego, żebyśmy myśleli o swoich młodych latach i nikt lepiej nas tego nie nauczy, jak właśnie pan Andrzej Nowaczyński. Dzisiaj porozmawiam z nim o jego wspomnieniach, ale nie tylko. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie, panie Andrzeju. Moje pierwsze pytanie, skąd pomysł na pisanie tych wspomnień w tak piękny sposób, w takiej dużej ilości? Czy to się rodziło etapami, czy to był taki zryw? Zanim odpowiem, to chciałem powitać państwa z Kwilcza. Ja tam wybierałem się przez wiele lat, nie mogłem się wybrać i dzisiaj doczekałem się, że Kwilcz przyjechał do mnie. Witam serdecznie państwa Korpików, pana kamerzystę i no mam tutaj dzisiaj kawałek Kwilcza. Skąd się wziął pomysł? Dość dawno temu znalazłem się w szpitalu w ciężkim stanie i nigdy nie wiedziałem, czy z tego szpitala w ogóle wyjdę, ale w końcu mi się udało wyjechać na wózku inwalidzkim. Jak przyjechałem do domu, akurat nowością wtedy były komputery i chciałem mieć komputer. To był rok 2000. Kupiłem sobie komputer i zacząłem ćwiczyć dwoma palcami, bo mi się nie ruszały ręce ani nogi, więc bardzo trudno przychodziło mi pisanie i pomyślałem, że niedużo mi już na tym świecie zostało. Trzeba spisać to, co w moim życiu było ciekawego. Traktuję to wszystko nie tylko jako wspomnienie o Kwilczu, ale również mówię o mojej rodzinie. Jest to również kronika mojej rodziny. No i pomału jednym palcem na klawiaturze komputera zacząłem wypisywać tekst. Najpierw o panu Mazurkiewiczu, bo to był dla mnie człowiek no, bardzo ważny w Kwilczu. Takich jak Mazurkiewicz, tacy jak Mazurkiewicz nieczęsto się pojawiają w społecznościach. Tacy jak Łukasz Ciepliński też nie. Takich jak hrabia Andrzej Kwilecki też nie. Wobec tego pomyślałem, że warto coś dorzucić. Poza tym liczne publikacje, jakie miałem z tygodnika Międzychodzko-Sierakowskiego, a później z Kwilcza, publikacje państwa Lejmanów, naprowadziły mnie na taki moment, w którym pomyślałem, że nie ma opisanego okresu z mojego dzieciństwa, gdzieś od roku 45 do 60, jak chodziłem do szkoły, potem do szkoły w Międzychodzie. I dlatego postanowiłem opisać to wszystko. Na początku to zamiar był krótki, ale potem mi się coraz więcej przypominało i dzisiaj nawet po 5 odcinkach, które wyszły, mam nowe pomysły, co dalej. Zacząć, jak pan zaczął myśleć o pisaniu i tymi paluszkami sobie pomaleńku stukał, to proszę mi powiedzieć, czy był jakiś projekt tego, czy to się rodziło systematycznie, z jednych wspomnień wynikały, przypomniały się następne? Czy to już było z góry założenie, że będzie tak? Tak, tak. Projekt był właściwie tylko o wszystkim, co jest związane z panem Mazurkiewiczem. Ale przy okazji pojawiały się nowe myśli. One zaczęły być ciekawe dla mnie, że ja to sobie w ogóle przypominam, kiedy moja żona stwierdziła, że pamięć mam słabą, bo nie pamiętam, co jadłem na obiad, albo czy w ogóle jadłem obiad, tego nie pamiętałem, ale pamiętałem, z kim siedziałem w ławce szkolnej w 7 klasie, z kim chodziłem do szkoły, kiedy chodziłem do Piotrowiczów maszyny oglądać, to takie szczegóły były ważne dla mnie i pomyślałem sobie również dla słuchaczy.
Na pewno. Drodzy Państwo, muszę dodać Państwu, że pan Andrzej Nowaczyński to jest osoba, oprócz tego, że jest absolwentem szkoły podstawowej w Kwilczu, o tym będziemy, specjalna część tych kronik, jest człowiekiem wszelkich umiejętności, wszelkich zdolności. Doktor prawa międzynarodowego, doktorat zrobił z prawa międzynarodowego, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, dyrektor placówek oświatowych, samorządowiec, był radnym miasta Bydgoszczy, szef chorągwi bydgoskiej. I w końcu autor wielu artykułów dotyczących tej wiedzy, którą posiadł. Czyli ta umiejętność pisania skąd się wzięła też z doświadczeń, też wcześniejszych. Jeszcze mam następne pytanie. Jeżeli mówimy o tej historii Kwilcza, o pana etapie w Kwilczu, jakby pan chciał w jedną sytuację, jedno zdarzenie opisać, to co było w tym całym wieloletnim pobycie w Kwilczu dla pana takim wspomnieniem, przodującym w tych wspomnieniach? Nigdy nie byłem aż tak chwalony, a może nawet przechwalony. Nie. No, trudno tak jakiś moment wyeksponować, ale pierwsze co się narzuca, to trauma, jaka mnie spotkała w momencie, kiedy skończyłem szkołę podstawową w Kwilczu i ubiegałem się o przyjęcie do liceum w Międzychodzie. Z mojego rocznika 6 albo 7 osób się ubiegało. Pojechaliśmy na egzamin. Wydawało mi się, że mi wszystko dobrze poszło i wszyscy się dostali. Natomiast ja się dowiedziałem, że ja nie zostałem przyjęty. No, żal miałem do wszystkich, do całego świata. Wtedy po patrzeniu w sufit przez miesiąc ojciec powiedział, będziesz chodził jeszcze raz do 7 klasy. Mazurkiewicz na to się zgodził. Ale panu się to za bardzo nie podobało z tego, co wyczytałam. To drugi raz chodzenie. No, bardzo mi się nie podobało. Tym bardziej ja się czułem wśród tych o rok młodszych ode mnie, no to było jakieś upokorzenie dla mnie. I ja do tej szkoły nie chodziłem, tylko chodziłem na ryby. W ogóle zmieniałem. Czyli normalny uczeń. Po prostu normalny uczeń. Normalny uczeń. I pan Rębacz, który już był wychowawcą po raz drugi tej 7 klasy, poprzedniej był Mazurkiewicz, Rębacz powiedział, albo chodzisz do szkoły, albo nie. Jak chcesz chodzić, to proszę przynieść świadectwo, oddać te, które dostałeś w 7 klasie. No to ja przyniosłem. To już szkoła miała trzymanie i już musiałem do tej szkoły chodzić. Ale się nic nie uczyłem, a mogłem się uczyć. U pana Spychała matematykę zaniedbałem i potem już z tej matematyką kulałem w liceum w Międzychodzie. No ale na pierwszy okres dostałem 2 niedostateczne, a potem już byłem w tej szkole coraz lepszy, że jak doszedłem do matury, to bardzo polubiłem szkołę. Ale charakterystyczne to, że z tych 6 pozostałych kolegów i koleżanek z Kwilcza nikt nie skończył pierwszej nawet klasy w tym liceum. No to tak bywa. To jakbyśmy tą część wspomnieniową związaną z Kwilczą odkładamy na chwileczkę na boczek, ja bym się chciała skupić na wspomnieniach dotyczących szkoły. W związku z tym, że mamy stulecie szkoły w Kwilczu, szkoły podstawowej w Kwilczu i moje pierwsze pytanie, bo wiemy o tym, że najpierw była po powrocie Stary Zamość był Wituchowo, Kwilcz. Gdyby pan, i jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że mówiąc o panu Rębaczu, co pan wcześniej mówił, to przysięgę też pan składał w drużynie, którą prowadził pan Rębacz właśnie. To był 49 rok, gdzieś pan tam mówi, nie? Nie mogę dokładnie określić tego rocznika. A ja czytałam w protokolarzach Rady Pedagogicznej i w ten czas drużyna miała nazwę Bolesława, przyjęła imię Bolesława Chrobrego. To były te lata, jakby tak pasuje. Proszę mi powiedzieć, jaka to była klasa, jakich uczniów pan pamięta, z którymi do dzisiaj pan, czy jest pan w kontakcie, jeżeli pan jest? Bardzo proszę. Harcerstwo to dla mnie pewien oddzielny rozdział, ale cały czas związany ze szkołą, szczególnie ze starą szkołą, bo tam się odbywały wszystkie zbiórki, spotkania tam się odbywały.
No, dziwnym było to, że kiedy zacząłem tam, gdzie wojna się skończyła, w lipcu 1944 w Starym Zamościu, z tamtej szkoły chodziłem do pierwszej klasy. Następnie przyjechaliśmy do Kwilczy, ale dom był zajęty nasz i zabrała nas babcia do Wituchowa. Mieszkałem przy pałacu w Wituchowie i tam chodziłem ponownie do pierwszej klasy. I potem przenieśliśmy się do Kwilcza, gdzie rozpocząłem drugą klasę. Dziwnym było to, że w czwartej czy piątej klasie ci koledzy, których miałem w Wituchowie, z powrotem przyszli do Kwilcza. Pamiętam z nich takie nazwiska: Major, Hieronim Orwat, A do Kwilcza, jak pan przyszedł, pojawiła się nowa klasa i tam już była pani... Seńkówna była moją wychowawczynią. Ona krótko była, ale to była taka moja ulubiona nauczycielka, że do niej listy pisałem. Czytała. Ona odeszła ze szkoły, gdzieś w Niepołomicach chyba pracowała potem i wiem, że Mazurkiewicz ją bardzo cenił jako nauczycielkę. No, plejada tych wszystkich uczniów, których zdałem, ja wielu pamiętałem, ale pan Lejman przysłał mi spisy uczniów nawet i wtedy mi się coraz więcej przypomniało mnie się spraw. No, do moich najbliższych takich kolegów należył Leon Grupa, którego siostra Walerka jeszcze w Kwilczu jest. Tak, mieszka. Marek Królak, którzy mieszkali zaraz obok starej szkoły za gumnami, pierwsze gospodarstwo. On miał jeszcze starszego brata Zenona, który służył wojsku, i młodszego Eugeniusza. Jego ojciec był krawcem, miał pasiekę i ja często na lekcjach biologii, jak się uczyłem, to mnie się zawsze ta pasieka przypominała pana Królaka. Nie wiem, czy nazwiska są jeszcze pamiętane, ale to co? Utrzymuję kontakt z panią Gertrudą Migdał. Teraz Piłat. Teraz Piłat. Z Zichem miałem bardzo dobre układy. Niestety nie żyje świętej pamięci. Tak. Zichu przychodził do mnie i pomagał mi budować klatki dla królików, ale również ja miałem zawsze coś z kupiectwa, z jakiegoś... Matka mówiła, że niedobrze, bo mam taką żyłkę handlarską, ale dzięki temu teraz pracuję w tym sklepie i ja miałem zawsze poukładane na regałach książki. Miałem setki książek i były popisane ceny, chociaż nikt wiedział, nigdy ode mnie nie kupi, ale Zichu nieraz przyszedł i kupił albo pożyczył. Trudzia też nieraz przychodziła i brali ode mnie te książki. Skąd ja miałem książki? Ojciec, kiedy mu zlikwidowano rzeźnictwo, nie miał pracy, został referentem skupu odpadków użytkowych w GS-ie, w takim baraku, który już nie istnieje, tam przy Murze Kościelnym. I ojciec skupował między innymi makulaturę. I kiedy likwidowano prawdopodobnie Bibliotekę Hrabiowską, setki książek trafiły... I nawet wartościowe. Wartościowe trafiały do... na tą makulaturę. Ponieważ ja bardzo lubiłem książki, a do tego stare książki, których nie umiałem przeczytać, bo wiele było tam po francusku, ale zauważyłem, na niektórych jest napisane podpis Kwilecki na pierwszej stronie. To były niektóre XIX-wieczne książki. I ja to wszystko zabierałem do domu, ale ojciec powiedział, możesz zabrać, ale musi zapłacić złotówkę, tyle je klient za to dostał. No więc ja rwałem czereśnie na alejach, prowadząc z Kwilcza do Upartowa, z Rozbitka do Mechnacza,
z Mechnacza, tam jeszcze gdzieś w lewo przez tory kolejowe, nie wiem dokąd to prowadziło. Do Urbanówka może, w kierunku Urbanówka, być może, nie? Być może tam były aleje czereśniowe najczęściej. Dzierżawcą był najczęściej Flisowie z Kwilcza. No i tam na tych alejach zarabiałem. Za kilogram dostawałem złotówkę zerwanych, a dziennie się zerwało 50-60 kilo czereśni, wiśni to więcej, bo wiśnie się łatwiej zrywa, bo bez ogonków. No i zawsze z tego były te pieniądze. Jak 22 lipca w Kwilczu było święto i wszyscy szli na pochodzie i szli na zabawę potem wieczorem do parku, to ja szedłem na aleję wcześniej, rowerem jechałem, bo najlepsze drzewa, drabina była przystawiana do najlepszych drzew, bo nie było pracowników, czekał ten alejarz na ludzi. No i wtedy najwięcej zarabiałem. Było kasy. Tak. Ale proszę mi jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o okres szkolny, też miecznik pojawił się w historii, bo mąż organizował spotkanie, jest pan, pozwoli pan sobie opublikować nagranie w stosunku do pana miecznika. To było ile lat razem? W szkole? Tak. No od drugiej do siódmej klasy i dwa razy siódma, to w razie, w końcu 7 lat chodziłem. Ale jak skończyłem, to dopiero miałem swoje lata, bo szedłem wszędzie za wcześnie. Miecznikowie się pojawili, jak ja już byłem gdzieś w czwartej, piątej klasie. Edek był młodszym miecznikiem, a jego brat starszym, który chodził rok wyżej, Eusebiusz. Ale Edek był takim chłopakiem jakimś ułożonym, ale trochę wyniosłym. Myśmy go postrzegali jako inteligentnego, a może jeszcze i za bardzo. Kiedy pan Spychała musiał wejść nieraz podczas lekcji, to mówił: Edek, proszę kontynuować. To Edek nam wytłumaczył zawiłości lekcji matematyki, zadał nam zadanie do domu, które pan Spychała miał w książce już zaznaczone i od razu nam rozwiązanie napisał na tablicy, także jak pan Spychała wrócił, to myśmy wszystko już mieli gotowe zadania domowe. No i kolegą był fajnym. Był fajnym kolegą, lubiliśmy go, dziewczyny także. No i potem opisywałem go, jak on zdał maturę i pieszo przyszedł do Kwilcza. Potem go spotkałem w Poznaniu. Czyli świetny. Proszę mi powiedzieć, jakich nauczycieli pan z tego okresu kwileckiego pan pamięta? Ja jeszcze pamiętam pana Kudełkę, który przed wojną był nauczycielem, po wojnie był dyrektorem jakiś czas. Pan Kudełka był takim uznawany, uczniowie się bali pana Kudełki. Bo tam jak uczniowie byli niesforni, to rozmowa była krótka. W czasie lekcji był wywoływany do kancelarii. Jak ktoś usiadł do kancelarii, to najczęściej już pacierz mówił pod drzwiami, bo pan Kudełka lubił zdjąć linijkę i najlżejsza kara to była na łapę. A jak powiedział przełóż się, to już było na tyłek. I także linijką nieraz taki kij miał. Ja nie miałem tej okazji nigdy, ale słyszałem. Tak. Najgorsze było Kudełka, a nieraz i było w klasie też, było pan Rębacz też. Nieraz. Ale to było przyzwolenie w ten czas ogólne na to. Ale też myślę, że to niczego złego nam nie zrobiło. Absolutnie. Rodzice to chwalili. Niczego. Ja matce nigdy nie powiedziałem, jakim Mazurkiewicz mnie wytargał za uszy. Takie uszy mam, stanął przy mnie i tak mnie tu miętolił te uszy i mówił coś, no o co chodziło. W czasie długiej przerwy kazał nam wygnać kury z działki nauczycielskiej. Na końcu boiska nauczyciele mieli swoje pomidory, ogórki. My pobiegliśmy, te kury biegły w kierunku stawku cieplińskiego. I niektóre się utopiły. I jak przyszli, wróciliśmy do szkoły, przerwa się już skończyła, to już doszła wiadomość, że pani Studzińska, która mieszkała tam, gdzie Grupowie, gdzie Plurowie, gdzieś tam, że kury jej zostały
potopione. Aha. Już Mazurkiewicz wiedział, akurat mieliśmy lekcję, to ustawił nas przy piecu. To myśmy się ustawili, bo wiedzieliśmy, kto dostanie w tak zwany pysk pierwszy. To ten najbardziej, kto stoi od jego ręki najbliżej. No tośmy jego syna wystawiali i to był Jerzy, jego syn. Byłem drugi, byłem ja. Trzeci był grupa i czwarty był królak. Ale on każdego oddzielnie potraktował strzałem. Sprawiedliwie. Sprawiedliwie, nie było ulgi. Mhm. Nigdy w domu tego nie opowiedziałem. No to, ale to, było to były zupełnie inne czasy, inna szkoła. Pani Olga Jarocka. Pani Olga Jarocka. Jarocka właśnie. Jarocka. Ona opiekowała się drużyną harcerską. I wtedy był podział na żeńskie harcerstwo i męskie. I męskie. I ja mam do dziś bardzo dobre relacje z panią Wiesią Lewandowską, wtedy obecnie studzińską, mieszkającą w Międzychodzie, która była w pewnym sensie tak zniesmaczona tym, że ludzie tą Jarocką tak potępiali. Ona z Jarocką jeździła na obozy w Jeleniogórskie, mogła o niej dużo powiedzieć. No i ta Jarocka była dobra kobieta, ale niestety przypadło jej nauczanie rosyjskiego w okresie, kiedy język rosyjski został wprowadzony do szkół i to nie był język popularny. Mm-hmm. Dlatego ludzie, nie wiem czy podpowiadali uczniom, tą niechęć do Rosjan przerzucili na panią Jarocką, która uczyła rosyjskiego. I ona nam tłumaczyła, że bardzo się źle czuje, jak idzie przez ulicę i krzyczą za nią Hadziajka. Nam tłumaczyła, że Hadziaj to rolnik, to nic wielkiego. No tośmy dziwili, to czego ma się ona obraża. No ale ta nauka nie była dalej prosta. I potem zatrudnioną panią, której chyba nie ma w spisie nauczycieli bydgoskich, to była siostra pani Kornaszewskiej. Ona chyba ochronkę prowadziła w Kilczu. Tak, to pani Kornaszewska Leokadia prowadziła, a jej starsza siostra Frania, jako była pracownica hrabiego, pochodzący ludzie z Kresów, znała bardzo dobrze rosyjski i została zaangażowana do nauki języka rosyjskiego. No i tam już na lekcji uczniowie robili co chcieli, ona już nie umiała utrzymać autorytetu. Uczniowie są okrutni, jak wykorzystają, wyczują, że nauczyciel jest miły, przyjemny i da sobie po głowie skakać, wykorzystają to za każdym razem. Jest pewna grupa uczniów, które nie ma litości w tej sprawie. Bo powiem panu, że właśnie z wychowaniem dzieci jest to samo. To nie my wychowujemy nasze dzieci, tylko nasze dzieci wychowują nas i wyczuwają, do którego momentu im pozwalamy, a w którym nie. Także to nie jest. A kto uczył historii w Kilczu w szkole? Mnie uczył Mazurkiewicz. Ja z tej historii bardzo dużo korzystam do dziś. Jak dzisiaj do sklepu przyszedł pan, no to będę profesor zwyczajny, z monetą, którą nikt mu nie może rozszyfrować. Popatrzył Jacek, popatrzyłem ja, zajrzałem w książki i już Wacław II, moneta króla, a właściwie księcia polskiego, no skąd ja bym to wiedział? Ja to nazwisko króla pamiętałem z czasów Mazurkiewicza, który nam opowiadał o królach tych dynastiach śląskich, stale o tych Prusach książęcych, o ogrodach czerwieńskich, rzeczy, których nigdy później w historii nie słyszałem. Bo kiedy ja poszedłem do szkoły średniej, to tylko mieliśmy dwie książki radzieckich autorów, jedną wie filmowa, drugiej nie pamiętam jakiego i tylko ten przedstawił tak, a ten tak. Nie było historii Polski, była zawsze historia ruchu robotniczego i w Polsce, wszystko co się działo po rewolucji październikowej i na tym się historia kończyła. Natomiast Mazurkiewicz uczył historii. Był w Krakowie ze swoim synem, z rodziną, opowiadał.
co to jest hejnał mariacki, dlaczego on się tak urywa, ten hejnał. Posłuchajcie, o 12 w radiu w Polsce jest codziennie hejnał mariacki. Pokazywał nam plansze, pokazywał nam mapy. Kiedy weszła sprawa Kresów, Polski, napadów na Polskę w 1939 roku z dwóch stron, niestety wyłączał się, ale myśmy to rozumieli, bo mnie ojciec, który walczył w wojnie bolszewickiej, opowiadał wszystko, co się tam działo, jak było z tym nożem w plecy. I myśmy to rozumieli, że nauczyciel nam tego nie może mówić. Wszyscy wiedzieli, że tego nie wolno w szkole mówić. Myśmy nigdy w życiu nie słyszeli o Łukaszu Cieplińskim. Dopiero w 1951 roku, jak ojciec oderwał się od radia Wolna Europa i zaczął z żoną, moją matką rozmawiać, która chodziła dwie klasy niżej niż Łukasz w Kwilczu do szkoły, to wtedy myśmy zaczęli pytać, ale też nic nam ojciec nie powiedział, ale spotykał się z powstańcami, z panem Poświńskim, tam z tym, no nie będę tu wymieniał wszystkich powstańców, bo to oddzielny temat, i oni sobie to wszystko powtarzali. I myśmy wiedzieli, że został zgładzony niejaki dla nas Łukasz Cieplński, a dla nich to był człowiek, z którym żyli na co dzień. No i to był taki szok, ale nie można tego było nigdzie powiedzieć. Oczywiście. A proszę mi powiedzieć, pan Mazurkiewicz uczył historii, pan Mazurkiewicz prowadził chór. I czego jeszcze uczył geografii. Pan? Geografii. I to były dwa główne przedmioty. Historii uczył nas i momenty, które musimy wiedzieć w razie jakiejś inspekcji, to wyeksponował. Rewolucję październikową. Kazał nam przeczytać książkę, lekturę Szpak, ptak wiosenny o Leninie. Jak Lenin był na wygnaniu Szwajcarii, potem do Poronina i tak dalej. I czytał nam to, siedział na ławce, czytał nam fragmenty tej książki, żebyśmy zapamiętali. Czuliśmy, że jak przyjdzie inspekcja z Międzychodu, to będziemy to wiedzieli. Ale jednocześnie to będzie też potwierdzenie jego dobrej pozycji jako nauczyciela w tym czasie, tak? Wiedzieliśmy, że po prostu trzeba w niektórych sprawach grać. No ale tak to dzisiaj chyba mamy, że tak. Mam jeszcze następne pytanie. Jest pan, był pan nauczycielem, był pan harcerzem, nie mówię o, był pan samorządowcem, pisze pan artykuły. Na końcu tego zeszytu o szkole jestem zachwycona pana podsumowaniem, jeżeli chodzi o tych młodych zombie siedzących z tymi komórkami. I mówi pan o książkach, które pan brał z ciekawości i z tego, że już ten czas znał jak gdyby pan wartość tego. To się przełożyło na pana wykształcenie. Proszę mi powiedzieć, jakie my robimy błędy jako rodzice, jako nauczyciele, że nie ma tak w tych, że nie ma teraz aż takiej potrzeby czytania, rozmawiania, wspominania, tylko jesteśmy schowani za komórkami. Ja uważam, wiele wypaczeń albo złych nawyków u młodych ludzi, nazywam to chorobą dobrobytu. Najogólniej bym to nazwał, że ludzie mają za dobrze po prostu. Są narzekania, że jest źle, że są ludzie biedni, wszystko, ale spotykam się z ludźmi z zamożnych rodzin, gdzie nie ceni się swojego domu, nie pamięta się historii, potrafią wymienić datę, rocznik urodzin swojego rodzica jeszcze, ale babci już nie pamiętają, jakie było na imię. W ogóle tego się, o tym się w domu nie mówi, nie pielęgnuje. Oni po prostu nie mają czasu. Ja też mam wnuki. Przychodzą, siadamy przy stole, ale on spogląda na komórkę w międzyczasie, bo tam jakąś grę musi dokończyć. Dziewczynka, która ma 9 lat, już ma komórkę i to wypasioną. Mówi tak do swojej babci. O, babcia to ma wypasioną komórkę. Galaxy 7X. Ja mówię, skąd taki człowiek mały już się zna?
bo on ludzi ocenia według tego, jak oni wyglądają, jak posiadają, jak on już ma tą komórkę, to to jest człowiek nie tylko zamożny, ale inteligentny, bo ją mam. A może to jest problem tego typu, że nie jesteśmy rodzinami, nie mieszkamy razem wielopokoleniowo? Czy to jest też może ten problem? No, sądzę, że na pewno. I nam już to wielopokoleniowe takie rodziny nie wróci się. Szczególnie młodzi, którzy wyjeżdżają na zachód, gdzie tam bardzo młodzi ludzie się usamodzielniają, gdzie on jak ma 15 lat, to on już patrzy, żeby uciec z domu i on już się, rodzicom się właściwie nim przestaje interesować, bo on już żyje własnym życiem i myślę, że to nie jest dobre. Tak jak pan Irek utrwala historię, przeszłość, utrwala teraźniejszość, to wszystko będzie służyło przyszłości, ale to nie ma służyć tylko przyszłości historyków. To mają też kultywować ludzie i jeśli w rodzinie się będzie trzymało ten kult dziadka, tej babci, się będzie chodziło na groby, się będzie ich wspominało przy jakichś uroczystościach rodzinnych, to to jest wiele rzeczy, które są jeszcze do powstrzymania. Panie Andrzeju, na koniec, bo to jest pierwsze spotkanie z serii spotkań, które nas czeka, proszę mi powiedzieć, jakie przesłanie dla nauczycieli, dla uczniów na to stulecie tej szkoły w Kwilczu? No, może tak powiem, że podkreślałem w tych swoich publikacjach kwileckich, że jest to miejscowość nieprzeciętna, że ta nieprzeciętność nie bierze się znikąd, że to nie tylko to, że to jest Wielkopolska, ale to jest dobra praca szkoły, nauczycieli. Wszędzie się spotykają ludzie gorsi i ludzie lepsi, bardziej zdolni, potrafiący z młodzieżą pracować i mniej. Każdy dyrektor w szkole ma wybitnych nauczycieli, ale ma również średnich, ale również ma takich, który by się chciał pozbyć, ale nigdy nie wie, jak im to powiedzieć. I tak jest w każdej szkole, bo już pracowałem w różnych szkołach i widziałem, są ludzie, którzy się w ogóle do tej pracy nie nadają. Ale są w niej. Ale są w niej i jest trudno im to powiedzieć. To znaczy, oni chyba nie chcą tego usłyszeć. Może nie chcą usłyszeć i trudno im to usłyszeć. Oni będą zawsze się czuli jako osoby ważne. I w Kwilczu było zawsze, przynajmniej za moich czasów, dobra kadra nauczycielska, dobrzy wychowawcy, dobra była opieka duszpasterska, choć były czasy bardzo trudne. Wspominam tu nie tylko panią Kornaszewską, ale również księdza, katechetki. Pani Cieplińska, pani Franciszka Cieplińska była moją katechetką w Kwilczu. Bardzo krótki czas, wolno było uczyć religii tylko przez jeden rok, ale pamiętam ją. Ksiądz Kasiewicz. Bo to był tak, przepraszam bardzo, to był taki moment, kiedy w szkole zajęcia rozpoczynały się modlitwą. Potem weszła polityka i przestało funkcjonować. A potem ja wszedłem do szkoły średniej, gdzie istniał obowiązek. Dyrektor musiał organizować apele. Na apelu codziennie była prasówka 10-15 minut, tylko dlatego, żebyśmy szli w czwórkach prosto do klasy z apelu i broń Boże nie rozpoczynali modlitwy, bo przedtem było modlitwo. I ja jak zacząłem chodzić do liceum w Międzychodzie, to jak byłem w drugiej klasie, wprowadzono religię, ale ona tylko była rok czy dwie. A przy okazji jeszcze wspomnę, co doczytałem się dopiero teraz w książce o Murkiewiczu, którą napisali państwo Lejmanowie, że Florian Mazurkiewicz był ostatnim dyrektorem szkoły, który
wykonał polecenie władz zdjęcia krzyży w szkole. Więc jednak ten opór był i to poparcie rodziców on miał. Czyli nie zdjął tych krzyży. Nie zdjął tych krzyży. W końcu musiał zdjąć, tak. Bo było zdjęcie ze stanowiska, zmiana dyrektora, myśmy wiedzieli już, kto się tam szykuje na jego miejsce. A tu jak już jesteśmy razem z moim małżonkiem, to on był tą osobą, która razem z księdzem wieszali z powrotem te krzyże w szkole. Tak, po tych zmianach, po tym wszystkim. Wiem o tym, bo gdzieś się tego też doczytałem. Ja w pewnym momencie tam taką dziwną sprawę opisuję, że historię Polski można i stosunek społeczeństwa do kościoła można było i do polityki, do rządu można było rozpoznać po wiszących w szkole emblematach. Kiedy przyszedłem do szkoły w Kwiczu, wisiał Michał Rola Szymierski, z prawej strony Bierut, a w środku godło Polski bez korony już. Nie było innych, to przedwojenne korona była po prostu zamazana już i było bez korony. Potem to się zmieniło. Przez rok wisiał Gomułka zamiast Michała Roli Rzymieckiego. Potem wszystko zniknęło i został tylko Józef Wissarionowicz Generalissimus Stalin, który zmarł w 1953, chyba w marcu, jak był w średniej szkole. Byliśmy notowani, kto płakał, kto wyrażał żal. I ja wiedziałem z domu, to odważ się palnąć gdzieś albo pokazać, że cię to śmieszy. Codziennie o 5 w internacie w Więcychodzie do stołówki nas proszono i włączano głośnik i musieliśmy słuchać komunikatów. Józef Wissarionowicz, puls 160. Ciśnienie takie, tyle. I tak przez kilka dni, no i umierał. Ja już tego śmiali. Ale potem się znaleźli ludzie, którzy musieli płakać, albo nawet może rzeczywiście płakali. No. Panie Andrzeju, powiem panu tak, dobrze, że powiedziałam wcześniej, że to jest jedno z wielu spotkań, ponieważ historia z panem omawiana ma wyjątkowy wymiar. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za zaproszenie do Bydgoszczy. Teraz czekamy z rewizytą w Kwilczu. A państwo możecie mi już dzisiaj zazdrościć, że rozmawiam z taką wyjątkową osobą. Dzisiejszy odcinek kończymy z Bydgoszczy. Bydgoszcz jest przepiękna, trochę się remontuje i kręciliśmy się, ale dotarliśmy gdzie trzeba. Kroniki Kwileckie, Anna Korpik. Do zobaczenia.